Dzień dobry wieczór, witajcie w Osnowa News. W tym odcinku pokażę Wam nasz nowy sklep i opowiem Wam troszeczkę o różnych nowościach, które wprowadzamy lub też chcemy wprowadzić do sklepu. No i będzie informacja o pewnych uzupełnieniach, które mają na tych dniach, że tak powiem, nastąpić. Zacznijmy może od naszego sklepu. Tutaj zaraz przerzuci nas do sklepu, gdzie będziecie mogli zobaczyć naszą nową platformę. Ona jest zbudowana na platformie Shopper. Jest szybsza, taka bardziej responsywna. Myślę, że łatwiejsza też będzie w obsłudze na telefonach komórkowych. Także zobaczmy, jak to wygląda. Jak wygląda nasza nowa strona? Na tą chwilę widzicie jeszcze stary sklep, czyli tą naszą starą platformę. Żeby wejść na nową platformę, na tą chwilę ona jeszcze nie jest podpięta pod nasz link osnowa.pl, pod naszą domenę. Jeszcze ją urządzamy, także troszeczkę jeszcze czasu nam to zajmie, ale już możecie się tam rejestrować. I tu macie coś takiego jak zarejestruj się w nowym sklepie, czyli taki baner, który jak go klikniecie, to przerzuci Was już do naszego nowego sklepu. No i tutaj na nowym sklepie mamy takie zmiany, że jest on zbudowany przede wszystkim na platformie Shopper. Ta platforma Shopper daje nam dużo możliwości, jest bardziej responsywna. Udało nam się wreszcie doprowadzić do takiego stanu, żebyśmy mogli ją sobie zsynchronizować z naszym programem do obsługi magazynu i sklepu i w związku z czym no, możemy skorzystać właśnie z jej możliwości. Po pierwsze, żeby się zarejestrować, klikacie sobie tutaj u góry, wykonujecie rejestrację, możecie zalogować się przez Google, przez Facebooka. Możecie również wpisać swoje dane rejestracyjne tak po prostu, że tak powiem, z palca. Jeżeli jesteście firmą, to zaznaczacie, że jesteście firmą, wpisujecie wszystkie swoje dane adresowe, imię i nazwisko, tak jak tu w sumie wszystkie te zaznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Zapoznaliście się z regulaminem, no trzeba tutaj ten regulamin nasz przeczytać, znaczy nie musicie go czytać, ale bardzo ważne, żebyście się z nim zapoznali kiedyś tam może w przyszłości, albo się w sumie nie różni wiele od naszego regulaminu ze starego sklepu. Możecie się zapisać do newslettera i tutaj obiecuję, że nie będziemy Was zasypywać żadnymi codziennymi informacjami o tym, co tam nowego jest na sklepie. Jeżeli pojawią się jakieś istotne nowości albo będą jakieś przedsprzedaże albo coś w tym stylu, no to wtedy możliwe jest, że otrzymacie od nas takiego newslettera, także nie bójcie się ich, to nie będzie jakieś zasypywanie Was informacjami. Jako że ja już mam konto, po prostu zaloguję się przez Google. No i jestem już u siebie na koncie. Jak zauważyliście, mamy tutaj takie duże banery. Te banery odnoszą się bezpośrednio do jakby producentów. No tutaj to jest bardziej do impostu się odniesie, ale tutaj jeżeli na przykład będziecie chcieli przeczytać sobie fabułę w oryginale, no to przerzuci Was do naszego działu Black Library, gdzie będziecie mogli sobie zobaczyć, co obecnie mamy u nas na półce. Jeżeli jakiegoś produktu nie mamy, no to tutaj macie takie powiadomienie o dostępności. Jeżeli jesteście zarejestrowani, już zalogowani do swojego konta, to po naciśnięciu tego po prostu tylko dostaniecie informację, że dany adres został dodany do listy oczekujących. Czyli w momencie, kiedy ten produkt pojawi się u nas tutaj na sklepie, wy powinniście dostać takiego maila z informacją, że już możecie go sobie zakupić. Dodatkowo, jeżeli nie jesteście zarejestrowani, to w tym momencie wyskoczy takie okienko, które poprosi Was o wpisanie adresu mailowego i ten adres mailowy zostanie dopisany do bazy oczekujących. Tutaj, jeżeli chodzi o menu, no to mamy tutaj takie menu, gdzie są wypisane wszystkie główne kategorie. Możecie sobie je wybrać, one będą rozwijały kategorie podrzędne. Także będziecie mogli sobie wchodzić na te kategorie. Załóżmy, wejdziemy sobie gdzieś tam na Games Workshop, wejdziemy sobie załóżmy do Blood Bowla, no może tutaj Horus Heresy, będzie więcej produktów widocznych. Mamy produkty, one są wyświetlane alfabetycznie. Możecie sobie zmienić tutaj ten tryb wyświetlania z alfabetycznego na jakiś inny, na przykład na najnowsze produkty i wtedy powinny Wam się pojawić produkty według tego, jak one się pojawiają
na naszym sklepie, czyli jak były wprowadzane na magazyn, czyli na przykład teraz mamy Ceratusa jako taki najnowszy produkt do Herezji Horusa. Może się jeszcze zdarzyć niestety, że właśnie będziecie mieli coś takiego jak tutaj, czyli nie ma zdjęcia. No próbujemy to jeszcze ustalić, dlaczego nie ma, skoro na starym sklepie mamy to zdjęcie i ono spełnia jakieś tam warunki, no to tutaj też powinno to być. No ale zobaczymy, ustalimy to jeszcze z operatorem Shopera. No i mamy tutaj kolejne produkty, które możecie sobie dodać po prostu do koszyka. I zakładam, że wybierzecie taki produkt, dodacie go sobie do koszyka. Zostaniecie automatycznie przerzuceni do miejsca, w którym możecie już tak naprawdę zakończyć zakup. Jeżeli będziecie chcieli dodać kolejne produkty do koszyka, to po prostu zamykacie tylko sobie tutaj koszyk i przechodzicie do kolejnych produktów. Albo klikacie sobie tutaj po lewej stronie na kontynuuj zakupy i przechodzicie dalej do zakupów. Ale zakładam, że już macie to, co chcecie. W tym momencie macie tu w jednym miejscu informacje o dostawcy, czyli możecie wybrać formę dostawy, formę płatności. Przelew bankowy jest to taki zwykły przelew, czyli jeżeli nie będziecie chcieli brać udziału w opłaceniu prowizji szybkich przelewów, czy jakichś blików, czy jakichś innych form, które szybko przesyłają do nas pieniądze, no to w tym momencie możecie skorzystać z takiego przelewu bankowego, no i wtedy w mailu otrzymacie informację na temat tej formy, w jakiej możecie to zapłacić, na jakie konto należy wpłacić pieniądze, jak je opisać, żebyśmy mogli je u siebie zaksięgować. Forma gotówkowa, no to zazwyczaj będzie to odbiór osobisty na sklepie i wtedy wybieracie sobie formę gotówkową. Pobranie, jeżeli będziecie chcieli jakąś wysyłkę za pobraniem, możecie wybrać pobranie. Zauważcie, że tu jest taka informacja plus 1%. No, świadczy to o tym, że do tej kwoty będziecie musieli dodać 1% wartości waszych zakupów, czyli to będzie takie dla was dodatkowe obciążenie. No, operatorzy kart obciążają nas różnymi prowizjami, no i przy takich niewielkich marżach, jakie są przy tych produktach, no to każde 2%, które nam chcą zabrać, no to jest dla nas już jakiś tam, że tak powiem, wysiłek finansowy. Dlatego tutaj mamy taką propozycję, że będziemy się z wami dzielić tą formą, czyli wy zapłacicie 1%, my zapłacimy 1% i myślę, że będziemy wszyscy w miarę zadowoleni. Jak pamiętacie, na starej stronie mieliśmy taką sztywną kwotę, która nie byłaby w żaden sposób adekwatna, bo przy takich mniejszych zakupach, że tak powiem, ta osoba była, że tak powiem, karana tym, że wybrała sobie jakąś tam formę płatności szybszą, a z kolei przy wyższych zakupach była premiowana, bo tam powiedzmy było 8% lub 5 zł, także to była taka stała kwota. Teraz ona będzie się naliczała procentowo. No przy tych zakupach tutaj mielibyście złoty 57 dopłaty po prostu do wybranej formy, czyli jeżeli wybiorę sobie przelew natychmiastowy, to będę miał tutaj te 1,57. No i tutaj możemy wybrać swój bank. Ten bank, jak wybierzemy, no to już w tym momencie będziemy wiedzieli, że ta płatność będzie wykonana z płatności na przykład z mBanku. Czyli jak przejdziemy do zamówienia, do realizacji, no to będziemy już przekierowani do mBanku. Możemy wybrać oczywiście płatność BLIK, płatność PayPal, czyli płatność odroczona. Możecie zapłacić tam za 30 dni na przykład za dany towar dopiero. Tutaj macie jeszcze dwie opcje, takie dwie rzeczy, które no, trzeba zwrócić na nie uwagę. Kupon rabatowy i tutaj jest no niestety pewna niedogodność związana z kuponami, które otrzymaliście jeszcze ze starego sklepu, bo tam generujemy kupony po prostu, no te, które były wygenerowane na stary sklep, musicie zużyć na starym sklepie. Ten stary sklep będzie na pewno funkcjonował jeszcze do końca roku, myślę, że gdzieś tam do tego okresu, nawet może gdzieś tam jeszcze początki stycznia. Także będzie można tam te kupony sobie realizować. No i wtedy będzie można sobie tam kupon wykorzystać. Chyba że będziecie chcieli koniecznie to zrobić na nowym sklepie już, no to wtedy można zrobić taką formę, tylko to no, powiedzmy zajmie nam to chwilę, taką formę przerzucenia tego kuponu, czyli wysyłacie nam swój kod, jaki macie, my ten kod wygenerujemy na nowym sklepie, na starym sklepie go usuniemy i wtedy będziecie mogli już skorzystać z tego kuponu na nowym sklepie. No, przepraszam za tą niedogodność, no ale to takie jest właśnie przechodzenie z jednego systemu na drugi. Tutaj pod spodem macie informację o rabacie. Jeżeli jesteście naszym zarejestrowanym klientem, to będziecie mieli ten rabat 2%. Gdyby wam się tutaj ta informacja nie pojawiła, to prosiłbym też o kontakt, postaramy się to naprawić, bo to
Są jeszcze takie, że tak powiem, bóle wieku niemowlęcego tego sklepu, gdzie pewne rzeczy nie do końca mogą jeszcze super jakoś tam funkcjonować. No kiedy już zdecydujecie się na to, jaka forma płatności, jaka forma wysyłki, użyjecie wszystkich kuponów i tak dalej, możecie zrobić zamawiam. I w tym momencie, jak zrobicie zamawiam, to dostaniecie takie podsumowanie tego zamówienia. I tutaj w podsumowaniu na podstawie waszego adresu zostaną wyświetlone paczkomaty, które są najbliżej was. Będziecie mogli sobie wybrać taki paczkomat. Jeżeli żaden z nich nie spełnia tych warunków albo chcecie po prostu wysłać do innego paczkomatu, to robimy pokaż pozostałe paczkomaty. I wtedy jak zezwolicie na pokazanie swojej pozycji, no to on też wam pokaże paczkomaty w tej okolicy po prostu. Także polecam tą formę. Tutaj mamy jeszcze, oczywiście musicie potwierdzić, że zapoznaliście się z regulaminem impostu. Możecie umieścić uwagi dotyczące zamówienia, na przykład proszę się wstrzymać z wysyłką do na przykład następnego dnia, bo jestem na wakacjach, wracam dopiero i chciałbym to odebrać już z paczkomatu. Czy też na przykład od razu wrzucić tu informację na temat tego, że chcielibyście jeszcze jakiś produkt, że chcielibyście poczekać z wysyłką. Także tutaj umieszczacie oczywiście wszelkie takie informacje. No musicie potwierdzić, że zapoznaliście się z naszym regulaminem. Jeżeli chcecie otrzymać fakturę, to prosiłbym tutaj, żeby zaznaczyć, chcę otrzymać fakturę, no bo wtedy będziemy mieli pewność, że przy wystawieniu nie pomylimy się i nie zrobimy z tego paragon. Jak podsumowanie, jak zrobimy podsumowanie, no to jesteśmy, widzicie, najpierw wybierz paczkomat, załóżmy sobie tutaj, wybieramy ten paczkomat i wchodzimy i mamy już podsumowanie samego zamówienia, potwierdzam zakup, jak wykonacie potwierdzam zakup, to powinno was tutaj przerzucić do takiej informacji z podsumowaniem i będziecie mieli przycisk opłać. Jeżeli wybierzecie zwykły, tutaj widzicie, już zostaliśmy przerzuceni od razu do mBanku, akceptujemy, rozpoczynamy płatność i w tym momencie rozpocznie się proces płatności za wasze zamówienie. Ja to przerwę tutaj, bo to nie musimy tego robić. No i teraz tutaj macie jeszcze takie dodatkowe elementy, jak... jeszcze to, na co chciałbym zwrócić uwagę. Tak sobie to wymyśliłem, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, czy to będzie dla was wygodne, ale wydaje mi się, że zarówno w Age of Sigmar, jak i Horus Heresy, jak w Warhammer 40 000 ustawiłem katalogi, które zawierają figurki z konkretnych frakcji alfabetycznie. Wydaje mi się, że to będzie wygodniejsze na komórce. Nie dzieliłem już tego na frakcje, w sensie, że to jest Chaos, Order, czy powiedzmy Xenos i Imperium. W ten sposób tego nie dzieliłem. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Liczę na wasz feedback, że dacie mi taką informację zwrotną, że będę mógł na tej podstawie ocenić, na ile to się sprawdza. I gdyby powiedzmy to się nie sprawdzało, to powiedzmy jakieś demokratyczne głosowanie zrobimy, gdzie będziecie mogli zagłosować za lub przeciw, albo zaproponować jakąś inną formę prezentacji tego produktu. Także jak najbardziej jesteśmy otwarci na wasze sugestie, chodzi o to, żeby to było dla was wygodne. My praktycznie obsługujemy to od strony zaplecza, a wy musicie czuć się wygodnie w naszym sklepie. Tutaj jeszcze można zrobić sobie takie, na razie jeszcze nie mam wszystkich oznaczonych, ale na przykład produkty Games Workshop i wszystkie te, które mają opisane, że są produktami Games Workshop, wam się wyświetlą. Jak będą tutaj też oczywiście inni producenci, ale to jeszcze chwileczkę, tutaj na przykład AK Interactive i mamy wtedy AK Interactive produkty. Także to myślę, że to będzie w miarę uzupełniane, gdybyście chcieli tak na szybko przeskoczyć po prostu do jakiegoś producenta, to będzie można w ten sposób sobie to zrobić. Jest tutaj również odnośnik do naszego blogu. Ten blog to będzie coś w stylu aktualności na starym sklepie, czyli będziemy tu wpisywali różne informacje na temat takich nowości, żeby właśnie was nie zasypywać spamem w newsletterach. Dodatkowo będę tutaj umieszczał jakieś artykuły, które przyjdą mi do głowy albo uznam, że są fajne, że warte zapoznania się na przykład z Warhammer Community albo z jakiegoś fandomu, no to w tym momencie będę je tutaj podpinał, żebyście mogli się z nimi zapoznać. Oczywiście będę starał się je tłumaczyć, jeżeli to są po angielsku, to będę starał się tłumaczyć je na język polski, ale będziecie mieli też odnośnik do wersji, załóżmy, angielskiej, no to wtedy będziecie mogli sobie przeczytać w oryginale.
No tu kontakt do firmy w formie płatności YouTube, czyli mamy tu nasz kanał na YouTube. Też zachęcam do subskrypcji. Nie będę tutaj jakoś tam dramatycznie dużo materiałów wrzucał. Raczej to będą materiały, które będą związane właśnie z naszym hobby, no też z moimi zainteresowaniami związanymi z konkretnymi frakcjami. Także będzie to takie, powiedzmy sobie, no nie będzie to zbyt rozbuchane, myślę, na początku, tylko raczej będę tutaj wrzucał co jakiś czas jakieś materiały, ale myślę, że będą ciekawe. No i formularz kontaktowy, na którym możecie się oczywiście z nami kontaktować, jak najbardziej wysyłać zapytania, czy też jakieś uwagi, które będziecie mieli do strony, czy do produktów, do formy pakowania, czy do czegoś. No i opinie Trustmate. Bardzo bym prosił też o wystawianie tych opinii. Dla nas to jest też istotna informacja zwrotna, gdzie mamy, powiedzmy sobie, wiemy, co ewentualnie zrobilibyśmy lepiej jeszcze. Jeżeli będziecie mieli jakieś uwagi, to piszcie śmiało. Tu nie chodzi o to, żebyście nam wystawiali laurki, tylko chodzi o to, żebyście mówili nam, czy faktycznie to, co robimy, ma sens i czy ta nasza forma obsługi Was jako klientów jest dla Was wystarczająca i zadowalająca. No i to tyle, jeżeli chodzi o nasz sklep. Jeżeli chodzi o nowości, to tak jak mówiłem, słuchamy Was i dostajemy coraz więcej dobrych opinii na temat farb firmy Greenstuff World. Jestem na etapie takiego przygotowania się do tego, żeby sprowadzić pełną paletę tych farb. Potrzebujemy jeszcze chwilę czasu, ale myślę, że niedługo taka pełna paleta produktów farb akrylowych Greenstuff World pojawi się u nas w ofercie. Oni tam mają ponad 200 kolorów, bardzo dobra struktura jest tej farby. Mamy tam też farby takie metaliczne, dry brushe. Myślę, że tutaj będzie z czego wybierać, każdy znajdzie coś ciekawego. Farby fluorescencyjne, które będą świeciły gdzieś tam wieczorami. Ta oferta pojawi się u nas, myślę, do miesiąca czasu, ponieważ tak mniej więcej trwa ten cykl, że tak powiem, zamówienia, bo musimy zamówić pewne elementy, no tam trzeba stojaki do tego zamówić i tak dalej, także myślę, że do miesiąca czasu powinniśmy to mieć u siebie i będziecie mogli wtedy sobie już kupować te farby jako pojedyncze kolory, bo na tą chwilę mamy trochę zestawów, które się bardzo fajnie sprzedają, a przy okazji te zestawy też prawdopodobnie uzupełnimy o dodatkowe zestawy, bo oni tam mają trochę innych jeszcze zestawów, takich, których my nie mamy obecnie. I będziemy starali się sukcesywnie te farby u nas umieszczać. Farby są o tyle fajne, że można powiedzieć, że tylko z delikatną ilością thinnera bardzo dobrze sprawdzają się w areografie. Jeżeli chodzi o malowanie i warstwy, które trzeba położyć, tych warstw też nie trzeba dużo kłaść, żeby ten kolor ładnie uzyskać. Nasycenie pigmentem jest bardzo przyzwoite i ono po prostu ładnie kryje ten pigment. Bo czy pigment ładnie kryje kolory podstawowe i wtedy mamy te bejzy i wtedy mamy naprawdę bardzo fajny efekt. No i farba, powiedzmy sobie, jest dość przyzwoitej cenie. Myślę, że nie będzie droższa niż AK czy powiedzmy sobie inni producenci. Oczywiście AK dalej będziemy mieli w swojej ofercie, Scala też, tylko że tutaj z AK i ze Scalem mamy trochę problem, jeżeli chodzi o dostępność tych farb w Polsce, bo te farby kupujemy w Polsce. No i bywa, że ta farba jest po prostu niedostępna. Tak działa ta nasza dystrybucja tutaj w Polsce. Wiadomo, że no, to nie są dystrybutorzy dedykowani, tylko oni mają te farby przy okazji, no i gdzieś tam co jakiś czas tylko robią zamówienia. Z kolei, jeżeli chodzi o Greenstuffa, no to bierzemy bezpośrednio od Greenstuff World i to jest no, pewniejsze źródło, jeżeli chodzi o ilość tych dostępność właściwie kolorów, które oni mogą oferować. No a tam mają tą trzecią generację teraz tych farb, także te farby będą na pewno tutaj się, że tak powiem, dobrze sprawdzały i widzimy to po Waszych reakcjach po zakupie takich farb. Następna informacja dotyczy nowych zestawów sygnowanych od ProAcryl. Te zestawy już się pojawiły w Stanach, w sklepie ProAcryl można je kupić. No niestety jeszcze ich nadal nie ma w naszych dystrybucji tu europejskiej. Myślę, że to się też zmieni, to będzie w przeciągu, podejrzewam, 2 tygodni powinny być dostępne. Oczywiście ta pierwsza dostępność to zawsze jest taki niewielki rzut. Spróbujemy
wyszarpać dla Was jak najwięcej tych farb i będziemy mieli je u siebie na sklepie. No a przy okazji, bo teraz akurat świeżo zrobiliśmy, zanim się pojawiła w ogóle ta informacja, zrobiliśmy zamówienie uzupełniające do Acrylic Pro, czyli do Pro Acryl, przepraszam, do Pro Acryl, także one się tutaj, te farby, będziemy już mieli uzupełnione stany, także myślę, że będzie można znowu zamawiać i będą wszystkie te kolory, które były do tej pory dostępne. Będziemy mieli też teraz nowe, będziemy mieli pędzle, rozmiar Jantko, rozmiar 4, bo tutaj dostałem informację taką, że ten rozmiar 4 jest pożądany, że tak powiem, a ja go nie zamówiłem. Znaczy nie zamówiłem 4 z tej serii 33, czyli ten koliński sabl. No i teraz już poprawiłem ten błąd. Są one zamówione, także myślę, że już dostaliśmy informację celną, że została odprawa celna przeprowadzona, także spodziewamy się, że może dzisiaj, może jutro te farby, przepraszam, nie farby, tylko te pędzle wejdą i będziecie mogli sobie je kupować. Jeżeli chodzi o pędzle Artist Opus, te zestawy, no powoli nam się skończyły, nam się już chyba z ostatnie dostawy, schodzą bardzo szybko. Postaram się je teraz domówić, żeby były znowu dostępne. No i kwestia tych ich palet, dry palety, no powiem tak, oni zmienili trochę wzór tej dry palety, mają teraz nową dry paletę. No to taka troszeczkę mało tych wypukłości jak dla mnie na tej dry palecie, ale myślę, że przy zamówieniu tych dry brush setów, które będziemy teraz robili, to przy okazji zamówimy też tą paletę, żeby chociażby sprawdzić, na ile to się będzie w ogóle sprawdzało. Chociaż no, skoro oni tego używają, to widocznie to się sprawdza. No, po prostu wiedzą chyba, co robią, jeżeli zmienili wzór tej palety i tą różnorodność na palecie, jeżeli chodzi o zagłębienia, na których możecie testować właśnie tą dry brushową, ten dry brush swój. No i to jeżeli chodzi o takie spoza Games Workshopowych rzeczy, no to są takie, że tak powiem, nowości, newsy, które będą niedługo u nas dostępne w sklepie. Zapraszam Was do tego, żebyście się zapoznali właśnie z naszym nowym sklepem, żebyście się tam zarejestrowali. W tym momencie będziemy mogli, tak jak mówię, sprawdzić, czy możecie od razu zobaczyć, czy Wam naliczy rabat, czy nie naliczy. Jak nie naliczy, to proszę dać znać. To my nawet nie musicie robić do końca zakupu, bo tak naprawdę wrzucicie rzeczy do koszyka i będziecie wiedzieli o tym, czy rabat został naliczony. Nadal w naszym sklepie obowiązuje ta zasada, ona jeszcze się nam tutaj nie wyświetla, ale nadal obowiązuje ta zasada, ona może na jakimś banerze się pojawi, że jeżeli zrobicie zakupy powyżej 650 zł, no to z automatu dostajecie kolejne 2% rabatu. Znaczy, no rabat jest od rabatu, czyli on tam troszeczkę wychodzi 3,98 chyba łącznie, ale generalnie zwiększacie sobie ten rabat, który Wam przyznamy. No i dodatkowo jeżeli zamówicie powyżej 350 zł, macie darmową wysyłkę, także dodatkowo zaoszczędzone tam te 13 zł za przesyłkę i paczkę. I to wszystko w tym odcinku. Zapraszam Was na kolejne. Na razie. Cześć.